Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmie pokażę Wam jeden ze sposobów, jak zgromadzić żywność na trudne czasy. Jeden taki pakiecik starczy na około 35 dni dla jednej osoby. Jeżeli chodzi o ten typ żywności, no to nie wymaga on dodatkowego przygotowania czy obróbki termicznej. Jest gotowy do spożycia zaraz po otwarciu. Jest to sucha karma, dlatego dodatkowo jeszcze musimy mieć około 60 litrów wody, żeby przeżyć te 35 dni. I liczę tutaj 1,5 litra około na jeden dzień. W tym filmie opowiem Wam, jak właśnie zabezpieczam samo to jedzenie. Jeżeli chodzi o wodę, jak ją gromadzić i potem oczyszczać, no to powstanie osobny film. Dlatego subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić tego filmu. Ja przechowuję tego typu żywność w suchym i chłodnym miejscu. Dla mnie chłodne miejsce, no to jest od 0 do 8 stopni na plusie. Pomimo tego, że każda z tych porcji NRG5 jest bardzo solidnie zapakowana hermetycznie, dodatkowo będę ją przechowywał w dodatkowym worku foliowym i w skrzyni metalowej, też hermetycznej. Wybrałem skrzynię metalową ze względu na to, że jeżeli chodzi o gryzonie, nie wiem, szczury, myszy, które mogłyby się pojawić w miejscu, gdzie przechowuję taką żywność, no to teoretycznie po miesiącu tej żywności by już nie było. Myślałem o jakimś plastikowym opakowaniu, może rurze kanalizacyjnej szczelnie zamkniętej z obu stron, ale jeżeli chodzi o plastik, no to gryzonie też mogą sobie poradzić z takim wiaderkiem plastikowym czy rurą kanalizacyjną. Dlatego postanowiłem wybrać metalową skrzynię. Dokładnie są to skrzynie z demobilu wojskowego o wymiarach 43,5 cm długości, wysokość 35 cm i szerokość 18,5 cm. Do takiej skrzyni włożyłem worek foliowy, gruby, który ma wymiary 70 cm na 110, jak jest tak właśnie złożony na płasko. Jeżeli chodzi o to, jak najlepiej wykorzystać właśnie miejsce w takiej skrzyni, jeżeli pakujemy tego typu racje żywnościowe, no to tak jak tutaj widzicie, są one układane należąco, ponieważ w ten sposób jak najwięcej właśnie tych racji wejdzie do tego właśnie opakowania metalowego. Gdybyśmy zapakowali takie opakowanie na maksa, no to wchodzi do niego dokładnie 36 racji żywnościowych. Stwierdziłem, że zamiast jednej racji żywnościowej dobrze jest zapakować tutaj filtr słomkowy do wody. Wodę można łatwo jak gdyby znaleźć w naszych warunkach, ale trzeba mieć odpowiednie filtry, żeby ją przefiltrować. I teraz pytanie do Was. Oprócz tego filtra, czy Wy macie jeszcze jakieś tanie tabletki do uzdatniania wody? Napiszcie proszę w komentarzu, jak długo można te tabletki przechowywać i jaki to jest dokładnie typ tej tabletki, która nada się właśnie do oczyszczenia wody, nie wiem, z jeziora czy z rzeki. Przed zamknięciem tego worka foliowego na szczelnie włożę jeszcze do niego takie specjalne granulki, które wyłapują wilgoć właśnie z powietrza. Nazywa się on żel krzemionkowy pomarańczowy. Jeżeli jest on nawilgnięty, no to z pomarańczowego koloru zmienia on na taki zielony kolor. Dlatego tak jak tutaj widzicie, jest on gotowy do użycia, jest suchy. Przesypuję go do takich specjalnych woreczków na herbatę i po dwa woreczki wkładam do tego worka foliowego. Żeby zamknąć ten worek foliowy na szczelnie, no to użyję dwóch kartek papieru. Czym większa kartka, tym lepiej. I żelazka. Jeżeli chodzi o temperaturę tego żelazka, no to trzeba ją dobrać pod folię, jaką będziemy chcieli zgrzać. Jedna kartka papieru ląduje pod worek foliowy, druga kartka papieru na worek foliowy. Trzeba się upewnić, że folia nie jest pomarszczona. No i tutaj sprasowuję dość szeroki taki pas tego worka. Żeby schłodzić to miejsce właśnie sprasowania, no to używam zwykłego garnka, a papier używam po to, żeby po prostu nie przykleiła się folia do żelazka i do deski do prasowania. Jeżeli chodzi o zgrzewanie tego worka, no to nie zgrzewam go jak gdyby do końca, ponieważ z jednej strony tutaj wsuwam taką rurkę, która jest podłączona do odkurzacza, żeby odkurzacz się nie uszkodził. No to tutaj zostawiłem taki większy otwór, żeby był jakikolwiek przepływ powietrza i żeby silnik się nie spalił w odkurzaczu. Jeżeli chodzi
chodzi o to, czy ja tutaj chcę uzyskać jakąś dużą próżnię, no to nie. Chodzi o to, żeby po prostu wyciągnąć nadmiar powietrza, tak żebym potem mógł ten zgrzany worek zwinąć i żeby się zmieścił w tym metalowym opakowaniu. Po odessaniu nadmiaru powietrza zgrzewam worek foliowy do końca i mogę już przystąpić do zwinięcia tego worka i zamknięcia metalowego opakowania. Jeżeli chodzi o tego typu racje żywnościowe, no to mają one bardzo długi okres przechowywania. W tym przypadku, jak racje zakupiłem w 2015 roku, no to miały one 10 lat, a teraz można już kupić racje żywnościowe, które mają właśnie datę ważności 20 lat. Czyli tak jak tutaj widzicie, jest to 44 rok. Dla mnie w smaku ta racja żywnościowa przypomina właśnie taką kaszkę mannę. Po rozmieszaniu w ciepłej, podgrzanej wodzie można podawać to dzieciom powyżej 6 miesiąca życia. To tyle w tym filmiku. Napiszcie, jak wy przechowujecie żywność, taką długoterminową, a ja zapraszam was na film Zapasy żywności na trudne czasy, część pierwsza. Cześć! We'll be right back.